Wydaje mi się, że to jest coś, na co czekaliśmy, co jest bardzo potrzebne. Potrzebne jest, żeby ludzie, którzy tworzą dzisiaj tę rzeczywistość gospodarczą, biznesową w naszej ojczyźnie, jednocześnie też mieli świadomość, że za każdym pracownikiem kryje się jakiś mąż, jakaś żona, za każdym pracownikiem kryje się jego rodzina. Jeżeli ludzie przyjeżdżają do pracy, to też muszą mieć świadomość tego, czemu to służy, komu to służy. I tego typu inicjatywy są na pewno bardzo potrzebne, bo one sprawiają, że to, co Jan Paweł II określił, Familiaris Consortio, taki dokument, który 30 lat temu został wydany o zadaniach rodziny dzisiaj, powiedział, że przyszłość Kościoła i świata idzie przez rodzinę. Jeśli sobie coraz bardziej to będziemy uświadamiać, że przyszłość nie zależy od wspaniałych biznesmenów, wspaniałych produktów gospodarczych, tylko od rodziny, która ma być beneficjentem tego całego beneficjum, ma być beneficjentem tego całego prosperity, no to idziemy w dobrym kierunku.